Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż się Ciebie na szyi. Wypij się na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie, bo dla Boga i ludzi. Wiecie, człowiek żyje między Bogiem a ludźmi. I tu i to słowo mówi, że niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż się sobie na szyi i wypij się na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Wiecie, to są takie słowa, które dla mnie są rozwiązaniem na wiele problemów. Łaska i prawda, one zawsze ze sobą są połączone. Zawsze tak jest. Nigdy nie ma tak, że Bóg jest człowiekowi przychylny inaczej niż na podstawie prawdy swojej. I można tak sobie rzeczy ułożyć w swoim sercu, że zarówno łaska, jak i prawda, one są w pewnym sensie w jednej linii w naszym życiu. I tu jest napisane, zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swojego serca, to znaczy myśl o nich tak i prezentuj je w swoim życiu. A wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Czyli tak naprawdę zaczniesz mieć realne błogosławieństwo w praktyce. Wiesz, ja sobie tak przyglądając się na moje życie, widzę, że ja to zrobiłem w swoim życiu. Ja w ogóle zarówno w swoim sercu, jak i w swoim uzewnętrznieniu manifestuję łaskę i prawdę. Prawda jest dla mnie takim czymś, na czym stoję i to jest bardzo twarde i to mi daje bardzo silne poczucie bezpieczeństwa. Właśnie prawda, że ja wiem, że tak jest. Że tak jest, bo taka jest prawda. A łaska pozwala mi w tym wszystkim poruszać się bardzo swobodnie, nie bojąc się, że popełnię błąd. Bo wiecie, błąd jest wkumulowany w rozwój człowieka. Czyli w ogóle możemy spokojnie pozwolić sobie na to, żeby żyć, tak? I popełniać błędy. Rozumiecie? To jest bardzo fajna sprawa. Że my nie musimy się, nie musimy myśleć, że popełnienie błędu przez nas doprowadzi nas do totalnego upadku. Nie doprowadzi. Dlaczego? Bo gruntem jest prawda. My stoimy na prawdzie. Ja z tej prawdy się nie ruszam, ja z tej prawdy nie, jakby w ogóle się nie przesuwam. Wiesz, jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, chciałbym, żebyś tak powiedział, powiedz, Ojcze, ja stoję na prawdzie i żyję z łaski. Ja jestem tego pewny. Ja stoję na prawdzie. Oddałem życie Jezusowi, zaufałem Mu, uznałem, że Jego słowa są najważniejsze na świecie i śmiało sobie poczynam. Chrześcijanin to jest człowiek, który stoi mocno na prawdzie i śmiało sobie poczyna. Nie zastanawia się, jak popełnię błąd, co się stanie. Nic się nie stanie, świat się nie zawali. Świat się nie zawali, jak Boży człowiek popełnia błąd. Dlaczego? Dlatego, że łaska ona cały czas funkcjonuje w jego życiu. Ale człowiek ten też cały czas stoi na prawdzie, bo co? Bo taką decyzję podjął. Podjął decyzję. Ja podjąłem decyzję, że się nie ruszę z prawdy. Ja podjąłem decyzję, że się nie ruszę z prawdy. Cokolwiek się nie działo. Wiecie, a dwa wersety dalej jest napisane, że słuchaj mojej nauki, bo ona przedłuży ci dni i lata życia oraz zapewni ci pokój. To znaczy, że jeżeli ja stoję mocno na prawdzie i śmiało się poruszam w łasce, tak? To ja mam sukces. To ja muszę mieć sukces. Ja będę długo żył. Ja będę szczęśliwy. Wiecie, rano się modlę przy śniadaniu, mówię, Boże, dziękuję Ci, że w wieku 120 lat będę chodził sprawnie fizycznie po ziemi, nie będę miał Parkinsona, nie będę miał Alzheimera, tak? Nie będę szukał swoich kapci, będę ciebie 40 minut każdego ranka, a potem się zastanawiał, czy te kapcie to nie jest wanna. Ponieważ nigdy tak w życiu miał nie będę. Do końca moich dni będę głosił Chrystusa ukrzyżowanego. Rozumiecie? Nie przejdę na żadną pieprzoną emeryturę. Rozumiecie, o czym mówię? I będę szedł do przodu jak przecinak. Dlaczego? Bo łaska i prawda będą mnie wzmacniać i prowadzić.
to nie fryjdę z tego wagonu. I ja taką rzecz ustanowiłem w życiu. I Bóg jest w tym. Jeżeli ty ustanawiasz taką rzecz w życiu, to Bóg jest w tym. I nie potkniesz się. I nie wywalisz się. I nie cofniesz się. Rozumiesz? Ale to zależy od twojej decyzji. Od tego, czy ty zechcesz, tak? Czy ty zechcesz dalej poruszać się w tym, co On mówi do ciebie. To jest twoja decyzja. To jest moja decyzja. Wiesz, jak jest pięknie żyć, nie bać się błędu. Stać pewniak, rozumiesz, patrzeć prosto w oczy światu, diabłu, wszystkim dookoła. I myślę, ja mam rację. No i co? W ogóle ktoś powie, ty arogancki sukinsynu. Nie! Jestem synem Boga! I ja stoję na prawdzie i żyję z łaski. Wierzę w to, kim jestem w Chrystusie i nic mnie z tego nie wyprze. Żaden błąd nie definiuje mojego przyszłego sukcesu, bo błąd jest chwilowy, a sukces jest zapewniony. Kiedy będziesz dziś wielbił Boga, tak stań, zrzuć z siebie ciężar. Jeżeli błądzisz gdzieś, jeżeli jesteś w miejscu jakiegoś grzechu w duszy lub ciele, podejmij mi decyzję, powiedz, Boże, to nie będzie nade mną panować. Ja jestem Twój syn. Ja jestem Twoją córką. Ojcze, uwielbiam Cię. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś. Dziękujemy za Twoją wierność. Za to, że kiedy stanęliśmy na prawdzie i zaczęliśmy żyć z łaski, Twoja moc przeniknęła nasze życie. Dziękujemy Tobie, że Ty to pozytywowałeś nas. Uwielbiamy Ciebie. Król nasz. Wywyższamy Ciebie. Oh!
Uwielbiamy Cię. Koncentrujemy się na Tobie. Koncentrujemy na Tobie. Koncentrujemy się na Tobie. Thank you.
Życia swą łaską obdarzam dziewczą.
wyznawanie w lęku. To są duchowe zasady. Strawodicka szukało cię w tej Jezusińska. Hej, tu ciemny, lasku zielony, kaj mój Jezusik umilony. Yeah.
Tomasz, teraz widzisz i On będzie do Ciebie miał bardzo łatwy dostęp. Kiedy poniżysz religię w życiu, kiedy wywyższysz jedynego Syna Bożego, który jest Duchem, On, gdy jest wywyższony, wszystkich do siebie pociąga. Umysły są wolne. Yeah.
Thank you.
przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus ja usuwam wszelki chaos. Usuwam wszelki chłód.
przestaniesz. Podejmij decyzję odwrócenia się od każdego błędu. Jeżeli gdzieś się zagalopowałeś, gdzieś skręciłeś z prostej drogi, nie usprawiedliwiaj tego, nazwij to grzech. Potem tylko teraz, potem tylko w ciele. Tak jak Chrystus został potępiony w ciele, potem tylko w ciele. Obmyj się w krwi. Odrzuć wyrzuty sumienia, wszelkie oskarżenia. Nakaż diabłu odejść. Do przodu. Bez obciążeń. Bez obciążeń. Duchu Święty, Twoja moc przenika ludzi. Twoja moc przenika teraz ludzi. Lord, please, Jesus. Przyjdź Duchu Święty do tych miejsc, które działały samodzielnie. Ja przeklinam wszelką ludzką sprawiedliwość, wszelką samodzielność. W imieniu Jezusa, ja mówię triumf łaski, triumf łaski, triumf Bożych możliwości. Ojcze, ja modlę się, żeby teraz każdy człowiek zobaczył, że nie musi opierać się tylko na tym, co naturalne. Jeżeli czegoś nie możesz, powiedz: Jezus, uznaję za grzech to, że próbowałem, że próbowałem. Uznaję za grzech, że próbowałem, że starałem się. Mam dość! Przyjmuję Twoją moc, bo nie dzięki moim naturalnym zdolnościom na rzecz osiągnie sukces, ale dzięki mocy Twojego Świętego Ducha. Święty Duchu, o karala, kasaka, jarala, rabaka, kasaka, kadara, rema, rela, kadre, elory, lepsi. Rła, rła, wykonało się na ziemi. Ojcze, ja modlę się o moc świadomości ludzi. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby wszystko wyszło do wierzchu. To, co zostało gdzieś zepchnięte. To, co zostało ukryte. Ja modlę się o to. Ja modlę się, niech te rzeczy wyjdą do wierzchu. Ja modlę się o całkowite uzdrowienie duszy. Ja modlę się o to przez moc imienia Jezus. Niech to wszystko wyjdzie do wierzchu. Niech każda rana wyjdzie do wierzchu. Nie bój się. Tak jak Cię zbawię, tak jak Cię uratował, tak do końca wyleczy Twoją duszę. Yeah.
znający Jezusa, musiałam pójść do mojego taty i załatwić z nim wszystkie trudne sprawy. Nikogo z nas takie rzeczy nie miną, jeśli będziesz chował w sobie małego, zranionego człowieczka. To chcę ci powiedzieć, że ten człowieczek, malutki, otworzy swoją mordkę w najmniej odpowiednim momencie. Załatw te sprawy dzisiaj z Duchem Świętym. Bóg nie ma za krótkiej ręki. On jest w stanie uleczyć się głęboko. Jestem uleczonym człowiekiem. Miałam paskudnie poranioną duszę. Ale dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Nie spychaj tego. Cokolwiek ci Duch Święty dzisiaj pokazuje, cokolwiek, to może być humanizm, to może być religia, szeroko pojęta. To możesz być ty, zraniony w jakiejś dziedzinie twojego życia. Nie spychaj tego. Jeżeli masz poczucie, że gdzieś się zatrzymałeś, że jest jakaś blokada, albo że jest jakiś powrót, demoniczny powrót do tego życia, że coś zablokowało cię, że zatrzymało cię, że wracają jakieś dziwne instynkty, to wyjdź, teraz będziemy się modlić. Włożymy na Ciebie ręce i Boża moc pomoże Ci to złamać. Musisz ruszać do przodu. Jesteś człowiekiem, który ma ruszać do przodu. Ogień! Ogień Boży! Ogień Boży! Ogień Boży! Rozrywający jasno! W imieniu Jezusa! 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 Od Bożego Syna! Fon! Fon! Fon od Niego! Ja rozwiązuję tę sprawę wiedzy. Ja rozrywam powroty jarzma. W imieniu Jezusa. Diable, usuwaj się. Zapieraj łapy. Teraz! W imieniu Jezusa. Ja mówię to pod świadomością. W imieniu Jezusa. Przyjmuj teraz uzdrowienie. Przez potężne imię Jezus. Przez potężne imię Jezus. Każde poniżenie, każde zakłamanie, w imieniu Jezusa odwróć się od siebie. Przez potężne imię Jezus, przyjdź Duchu Święty, teraz, do najgłębszych zakamarków, Jego myśli, emocji, w imieniu Jezusa. Ja Go wyprowadzam na wolność, wyprowadzam Go, w imieniu Jezusa. Aniołowie Boży, roztaczajcie straszne rozprawy, w imieniu Jezusa. Przyjmuj moc. Przyjmuj moc. Przyjmuj moc. Uskrzydź. Rozwijaj się prawidłowo. Prawidłowo. Ja cofam wszelką degradację. Ja uruchamiam teraz połączenia nerwowe. W imieniu Jezusa. Rozkazuję, rośnijcie. Rośnijcie! W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja wysyłam kolejną manifestację w Jezusa. Odsłuchuję na tych mózg. Ja teraz mówię do Ciebie, Pan Jezus. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Leczą, ja rozwiązuję sprawę jasną. Ja mówię, że to jest w imieniu Jezusa. 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 W imieniu Jezusa.
siło zachorować. Teraz! W imieniu Jezusa. Słowo pokora la la człowiek. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam wszelkie poglądy, demoniczne poglądy. W imieniu Jezusa. Rozwiązuję bezprawne jasno. W imieniu Jezusa. Każdy powrót musisz puścić teraz. Teraz! W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Makatoro, pozorolo, pozorolo, przez moc, Jezus. Dziękuję.
stać się liderem. I stałeś się liderem. I czujesz, że się zatrzymałeś. To chcę się też mówić o Ciebie. Liderstwo nie jest celem w naszym życiu. W naszym życiu celem jest być blisko Jezusa. Bycie liderem to nie jest cel w Królestwie Bożym. Jeśli są wśród Was tacy, to chcę się też modlić o Was. Chcę się modlić.
Thank you.
Bóg nigdy nie przyspiesza, bo On jest stały i niezmienny.
stały i niezmienny. Nie musisz się spieszyć. Nic nie ucieknie ci. Jeśli będziesz go słuchał uważnie, nikt ci nie ucieknie. Panujesz nad diabłem, pamiętaj. Panujesz nad diabłem. Po prostu panujesz nad diabłem. Ale też zarządzasz swoim ciałem i swoją psychiką. Jesteś absolutnym królem Jego imienia. A więc nie musisz się ani martwić, ani bać, ani wstydzić, ani przejmować. Będę ufał Ci. Każde słowo Twoje jest. Będę ufał, Panie mój. Będę mówił Ci, co gdzieś boli mnie. Będę wierzył, Panie, że uzdrowiłeś mnie. Będę ufał Ci. Ja będę ufał Ci. Nie będę się cofał. Dlatego nie zginę. Będę ufał Ci. W objawienia Twe, które we mnie są. I nie muszę czekać na nie. Będę ufał Ci, Jezus. Będę ufał Ci. Będę modlił się i wiedział, że słyszysz mnie. Będę prorokował. Będę uzdrawiał chorych. Będę tępił diabła. A aniołowie Twoi będą ze mną wciąż, bo ufam Ci i przez Twe zaufanie żyję. Jestem pełen Twojego słowa, mam Twoją mądrość i siłę. Nie jesteś z tego świata. Nie jesteś z tego świata. Więc po prostu zacznij wierzyć w to, co się dzieje wewnątrz Ciebie. Zacznij wierzyć w to, co się dzieje w środku Ciebie. Bez żadnych zahamowań. Nie zadawaj tysięcy pytań. Boże, czy na pewno, czy na pewno? Miłością swą, której nikt nie wyrazi.
Święty, święty, święty.
Na wieki już.
Witamy Cię, Święty Boże nasz. Jesteśmy Tobie podporządkowani. Zupełnie podporządkowani.
kiedy nasze umysły nie biegną w systemie obciążeń tego świata, to prosto się żyje i prosto się służy. Prosto się żyje i prosto się służy. Łatwo być szczęśliwym. Łatwo zwyciężać. To jest łatwe. Jeśli nasze umysły nie będą szły za modłą tego świata. Modła tego świata to jest system myślowy inny niż Boży. To jest to. Rozumiecie? Po prostu. Halleluja.